Tyle było go tam widać. Śmierć go wypluła! Chrystusa wypluło piekło! Wypluło go! Nie dało rady go strawić! Utknął w gardle piekła! Piekło go chciało połknąć! Ale się nim zabawiło. I go wypluło. Ja mówię do diabła, no powiedz teraz, proszę, powiedz Chrystusowi we mnie nadziei chwały, że idę do piekła. No proszę bardzo. I wiesz co, to nie znaczy, że ja nie upadam. Ja upadam. Nie jestem dumny z tego. Jest mi przykro, że upadam. Po prostu klęczę często przed Bogiem, mówię, Boże, tak mi przykro, że upadłem. Tak mi przykro. Ale dziękuję Ci, że to już nie ja upadłem, ale dusza moja. Skąd to wziąłem? Z 7 rozdziału listu do Rzymian. Przeczytam. Żebyście wiedzieli, że nie kłamię. Święty Paweł to pisze. 7 rozdział. 20 werset. A jeśli czynię to, czego nie chcę. Rozumiesz? Nie chcę grzeszyć. Jak rozumiem, wszyscy tutaj nie chcemy grzeszyć. Nie znosimy, kiedy grzeszymy. Nie znosimy, kiedy upadamy. A jeśli czynię to, czego nie chcę, czyli mój duch nie chce grzeszyć, tak? Podobaj to pisze Paweł. Już nie ja to czynię! Ale numer. Ja w pewnym momencie przestałem Boga przepraszać za moje grzechy, tylko za grzechy duszy mówię. Ja teraz jak upadam, to przychodzę do Boga i mówię, Panie, przepraszam, że ta łajdaczka znowu zgrzeszyła. Zmiłuj się nad duszą moją, zmiłuj się nad ciałem moim. Ojcze, biorę autorytet nad tym. Bardzo mi przykro, Panie, że dusza moja upadła. Bardzo mi przykro, Panie, że znowu plotkowałem, że znowu krytykowałem. Bardzo mi przykro, Panie, że moja dusza i ciało były nieprzyjemne dla mojej żony. Że rano wstałem i ta moja chamska dusza, która należy do sfery ziemi. Rozumiesz? Do sfery ziemi. Że ona znowu powiedziała nieprzyjemne słowa do żony. Bardzo mi przykro, Panie, za duszę moją. Obmywam ją w Twojej krwi, Jezu. Wstaję i idę. I tak wygląda sprawa. Pilnuję tą duszę. Biorę ją za mordę. Czasem mi się wymknie. Czasem mi się ciało wymknie spod kontroli. To nie jest tak, że mi się nie wymknie, wymyka mi się, tak? Ale wiem jedną rzecz. To nie ja już czynię, ale grzech, który leży w sferze ziemskiej i dotyczy duszy mojej, ciała mego, ale już nie ducha. W moim duchu nie ma grzechu. Dlatego też święty Jan napisał, że kto narodził się z Bożego Ducha, nie może grzeszyć. Pisał to o duchu człowieka, a nie o duszy i ciele. No niestety, dusza i ciało mogą grzeszyć. I to jest smutna prawda. Ja bym nie chciał, żeby moja dusza i ciało grzeszyły. Naprawdę. Ja bym chciał być taki doskonały, żebym się poruszał ponad ziemią. Wiesz? Chciałbym tak. Ale tak nie mam niestety. Przychodzą mi głupie myśli do głowy. Przychodzą mi przykre myśli do głowy. Czasami się modlę i przychodzą mi do głowy bardzo nieprzyjemne myśli, jak się modlę. Rozumiesz? Tyle lat jestem z Bogiem, usługuję ludziom. Czasami idę usługiwać ludziom. Ja czasami mam, wiecie, jakie jazdy. Usługuję ludziom, a w głowie to mam takie głupoty, że się w głowie nie mieści. Nawet nie mam czasu zgromić demonów wtedy. Ty. No nie mam czasu, no bo usługujesz ludziom. Modlisz się o ludzi. Ludzie przyszli, żebyś ich uzdrawiał w imieniu Jezusa, uwalniał. A ty masz w głowie, człowieku, sieczkę. Nie czuję żadnego namaszczenia. Wręcz przeciwnie, jakieś bzdury mi przychodzą do głowy. Chciałbym mieć jakieś proroctwo wtedy ładne. Czasami podchodzę do człowieka i w moim duchu rodzi się proroctwo. Rozumiesz? Rodzi się słowo do tego człowieka, ale w głowie nie mam tego słowa. W głowie to mam taką głupotę, że po prostu nie pytaj. Ci z was, którzy przechodzicie te rzeczy, to wiecie, o czym ja mówię. Że masz to w duchu, ale w głowie masz inne rzeczy. I masz takie sprzężenie. Dlaczego to się dzieje? Zobacz, jak jest trudno uwolnić proroctwo, jak przed chwilą ci przeleciał przez głowę film pornograficzny na przykład. Przecież ja nie oglądam filmów pornograficznych, Bóg mi świadkiem. Człowiek. Ale tak niestety działa ta chora dusza nasza. Rozumiesz? My ją mamy uświęcać, dbać o nią. No niestety, ale ona jest w takim stanie, w jakim jest. To nie jest najnowszy model. Dostaniemy kiedyś nowsze modele, gwarantuję. Tak samo jak ciała dostaniemy. Ciała dostaniemy kiedyś takie, że one nie będą chciały powąchać grzechów nawet, tak? Takie dostaniemy ciała, ale teraz niestety ich nie mamy. Teraz mamy, jakie mamy te ciała. Ale co jest kwintesencją rzeczy? Że ja wiem, że jestem istotą niebiańską. Mój duch to istota niebiańska. Dlatego ja wiem, kim jestem. Wiem, skąd jestem i dokąd idę.
i musisz wiedzieć, skąd jesteś i dokąd idziesz. Musisz rozumieć te rzeczy, że jesteś duchem, którego stworzył Bóg i ty idziesz do Boga. Ktoś mnie pyta, gdzie ty idziesz? Do Boga. A jaką ty masz pewność, że idziesz do Boga? Mówię, no gdzie może iść mój duch, jak on od Boga wyszedł, no to do Boga wraca. Jestem pielgrzymem tu na ziemi, tak se pielgrzymkuję. Na pielgrzymce w Częstochowie jestem dziś. Na pielgrzymce jestem. Jest napisane, pielgrzymami jesteście. Okej? Okay? Nie mam takiego świadectwa w sobie, że jestem człowiekiem z tej ziemi. Jestem nie z tej ziemi człowiekiem. I ty jesteś człowiekiem nie z tej ziemi, tylko musisz zacząć to rozumieć o sobie i musisz tak się też wyrażać o sobie. Bo jak mamy szerzyć Ewangelię, przyjaciele, to ludzie muszą w nas widzieć ludzi nie z tej ziemi. Oni muszą widzieć w nas nadprzyrodzony pokój, nadprzyrodzoną radość, nadprzyrodzoną moc. Wczoraj pastor Madawa opowiadał takie rzeczy. Mówi tak. Nigdy nikogo nie wskrzesiłem z martwych. Nie miałem takiego przywileju. Ale mówi, dzieją się takie rzeczy u nas w kościele. Mówi na przykład. Zrobiliśmy spotkanie uzdrowieńcze. No i moi zborownicy przyprowadzili ludzi chorych, ale tak strasznie chorych, mówi, że po prostu szok. Umierających niektórych przyprowadzili na nabożeństwo. I głosiłem słowo. I dostaję karteczkę. Pastorze, właśnie jedna pani umarła. Na balkonie. Na balkonie. Mówi, no, już nas nazywają sektą, mówią. I mówią, piszą o nas paszkwile w gazetach ukraińskich, że my składamy ofiary z ludzi. Teraz powiedzą, że zabiliśmy kobietę. Ofiarę złożyliśmy w zborze. Mówię, tego jeszcze brakowało. Mówi, już się martwię, już w ogóle... Ale co, no głoszę, bo są inni ludzie, tysiące ludzi, trzeba głosić do mnie. Pod koniec głoszenia karteczkę dostaję. Pastorze, nie mogliśmy się doczekać, kiedy skończysz, skrzeszyliśmy ją. A no już... Co? Mówi, nawet się trochę zdenerwowałem. Że to nie ja. Że to nie ja, bo jakby przyszli po mnie, to ja bym ją wskrzesił. Inna sytuacja. Kobieta mówi u nas w zborze. Niewierząca, raczej niewierzącym mężem. Ma niewierzący, jadą samochodem. I ona do niego mówi, zatrzymaj, zobacz wypadek samochodowy. On mówi, uspokój, zatrzymaj się, bo u nas tu pastor powiedział, że możemy z martwych wskrzeszać. I on się zatrzymał, bo ona robiła rabaru w tym samochodzie. Wysiadła z tego samochodu, policja, milicja znaczy. Ona podchodzi i mówi do milicjantów, czego? Zobacz, co tu chodzi. Człowiek z ziemi tak nie robi. Ona wyszła do tych milicjantów i mówi, panowie, ja jestem w takim kościele, tam jest pastorem Henry Madawa i, pastor Henry mi powiedział, że ja mogę zmartwychwstać skrzeszyć, ja bym chciała go wskrzeszyć. Ten mąż wysiada z samochodu i panowie, przepraszam bardzo za moją żonę, ona jest w takim dziwnym kościele, takie dziwne rzeczy tam robią, mówi, ale kiedy on rozmawiał z milicjantami, ona już do zwłok poleciała. Już ściągnęła te prześcieradło, rozumiesz, i modli się. Zanim dobiegli ci milicjanci i mąż, facet wstał. Stał martwy. Wskrzesiła faceta. On się rozejrzał, mówi, co się stało? Byłeś martwy. Wsiadła w samochód z mężem. Od tamtej pory pastor mówi, mąż się zaczął jej bać. Na jego oczach wskrzesiła człowieka na ulicy. Wrócili, przyszła do kościoła i mówi, pastorze, przyszła się pochwalić. Wskrzesiłam człowieka. Madawa się pyta, gdzie jest ten człowiek? No nie wiem. Numer telefonu chociaż wzięłaś? Nie. O Jezusie mu powiedziałaś? Zdjęcie. Nie, jakie zdjęcie? Mówi, posłuchaj, jak jeszcze raz kogoś wskrzesisz, to przynajmniej mu powiedz, że o Jezus żyje. Ewangelię mu ogłoś. Rozumiesz? Prosta kobieta. Z prostym myśleniem. Prości ludzie. Ale jaką mający świadomość, że nie są obywatelami ziemi. Ziemia mówi śmierć i koniec. Out, dziękuję bardzo, tak? Ziemia tak mówi. Człowiek idzie do lekarza i otrzymuje informację. Rak. Rak. Koniec. Panie doktorze, ile życia? 3 tygodnie, jak się będzie pani dobrze tam trzymała. Pani pozałatwia sprawy. Rak. Rak. To jest informacja ziemska. Skąd jest rak? Z ziemi. No z ziemi. Ale jeżeli ty masz świadomość, że jesteś niebiańską istotą, tak? Przychodzisz do lekarza, rak. Nic strasznego, panie doktorze. Niebawem przyjdę, pan mnie drugi raz przebada, pan zobaczy, co będzie. Wracasz, nie ma raka. Nie ma raka. Nie ma raka.
Dlaczego nie ma raka? Bo niebiańskie istoty nie mają raka. Bo duch, który jest w tobie, pochodzi z nieba i może wziąć autorytet nad każdą sferą. Ale ty musisz wiedzieć, kim ty jesteś. Bo jak ty uważasz siebie za ziemską istotę, to się na tego raka wykończysz. I pójdziesz do Boga, wcześniej o 40 lat na przykład, i się będziesz musiał wytłumaczyć Jezusowi z tego, żeś przyszedł do nieba 40 lat za wcześnie. Rozumiesz? Bo w mojej Biblii jest napisane, że my możemy przedłużyć dni swojego życia przy powieści Salomona. A więc możesz żyć i żyć. Rozumiesz? Żyć i żyć. Ty wcale nie musisz się wykończyć na coś. Tak? Gdybyś był istotą ziemską, to tak. Ale ty nie jesteś istotą ziemską. Dlatego Jezus mówi, moje świadectwo jest pewne. Bo wiem, skąd pochodzę i dokąd idę. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 18 werset. Ten sam rozdział, tylko 18 werset. I teraz Jezus mówi, ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. I coś ci powiem. Jeżeli ty jesteś świadomy, kim jesteś, rozumiesz, i zaczynasz to proklamować, ty wiesz, skąd pochodzisz i dokąd idziesz, i ty to uwalniasz swoimi ustami, i ty żyjesz według tego schematu, zaczyna do ciebie przyznawać się Ojciec w sposób taki, że po prostu to jest szok. Jak ja sobie uświadomiłem, kim ja jestem, to zobaczyłem, że zaczyna namaszczenie wzrastać. Bo tylko ludzie, którzy są świadomi, kim są, to tylko tych ludzi można namaścić. Wiecie, o co chodzi z namaszczeniem? To nie jest tak, że są jacyś wybrańcy, że są ten jest namaszczony, tamten nie jest. I Bóg tak sobie siedzi i mówi, tego namaszczę, tego nie namaszczę. Albo namaszczę tego, co jest dobry, albo ja znam kupę dobrych ludzi, którzy są w ogóle nie namaszczeni. Nie daj Boże, żeby oni mieli coś powiedzieć do kogoś na kazalnicy. Wiecie, że jak nienamaszczona osoba coś mówi albo coś robi, to jest ciężko wytrzymać. Jak na przykład jest nienamaszczone uwielbienie gdzieś, no nie? To wytrzymać w nienamaszczonym uwielbieniu godzinę czasu, no to włosy mogą wyrosnąć. No. Słuchać kaznodziei, który jest nienamaszczony, to cię flaki przewracają do góry kołami. Ty tam jesteś, bo ty, no rozumiesz, ja czasami jestem, zazwyczaj nas sadzają w pierwszych rzędach, my się nie rwiemy, ale ktoś tam nas posadzi, pastorze, to pierwszego rzędu. I ten pierwszy rząd to ma to do siebie, że ciężko jest z niego uciec. I jak jest takie miejsce, gdzie jest śmierć, to mi jest ciężko się, dlatego ja mało chodzę w różne miejsca, bo pełno śmierci jest dookoła. Jak ja jestem już gdzieś, no nie? Jak już tam utknę, to wiesz, patrzą się wszyscy, mówię, Boże, nie chciałbym im przykrości sprawić, ale bym stąd wyszedł, bo mnie szlak trafia. Nie mogę tu być, jest mi ciężko, Panie. Jakbym siedział w ostatnim rzędzie, to bym chyłkiem wyszedł. Chyłkiem, żeby nie być tylko w śmierci, bo ja nienawidzę śmierci. Ja nienawidzę śmierci. A jak ja słyszę, że przez półtorej godziny oni śpiewają piosenki zamiast uwielbiać, rozumiesz? To mnie wszystko opada i tak, ja se wolę nucić. Mi się taki film podobał, kiedyś oglądałem taki film Parszywa dwunastka. I tam Telly Savalas jest psychicznie chorym człowiekiem, aczkolwiek dobrym żołnierzem. I oni napadają na taką fortecę i taka Niemka tam jest i Telly Savalas do niej podchodzi i bierze ją do tańca, tą Niemkę. A ona mówi, proszę pana, tutaj nie gra muzyka. On mówi do niej, to mróż. Rozumiesz? Dlaczego? Bo to on zdobywał tą fortecę, był bezwzględny. On miał autorytet. Ja wolałbym sobie sam mruczeć gdzieś, rozumiesz, niż siedzieć w miejscu, gdzie przez godzinę śpiewają religijne piosenki. Ciężko. No ciężko. Te pierwsze rzędy są najgorsze, bo ciężko wyjść z tego pierwszego rzędu. Możesz tam udać, wierzyć, się siku chce gdzieś tam przejść, kawałeczek, wiesz, co chodzi. Bo to jest lepsze niż tam siedzieć, bo po prostu śmierć, śmierć, śmierć. A ja nie jestem z ziemi, więc nie lubię śmierci. Ale kiedy człowiek jest świadomy, to w nim coś takiego następuje, że tak jakby się kanały schodziły i można uwolnić namaszczenie przez niego. Namaszczenie jest uwalniane przez ludzi świadomych. Coś wam powiem, może człowiek wcale nie być jakimś super dobrym człowiekiem. Ja na przykład, nie wiem czy zauważyliście, że są na przykład ludzie usługujący, którzy w ogóle mają straszne porażki w różnych dziedzinach, a namaszczenie się przez nich uwalnia. Wiesz dlaczego? Bo oni w danej dziedzinie są pewni rzeczy. Oni, na przykład jest człowiek, porażka rodzinna, ty, facet, usługujący, rozwiódł się z żoną chrześcijanką, posłuchaj mnie, to jest szok, rozwiódł się z żoną chrześcijanką, zostawił żonę chrześcijankę i związał się z drugą kobietą, z jego grupy tam, tej takiej, no, którą tam miał, i też chrześcijanką, z nią wziął ślub, rozumiecie?
I wszyscy mówili, ten człowiek już nic nie zrobi w Królestwie Bożym, no nie? A ja wiedziałem, że to nieprawda. Rozumiesz? Ja wiedziałem, że to nieprawda. Po jakimś czasie, miałem to w duchu, że to nieprawda. Ja nie żebyście mnie zrozumieli, ja nie usprawiedliwiam jego działania, bo to jest złe, co on zrobił. To było złe. Po jakimś czasie widzę, jak ten człowiek działa. Raki znikają, ślepi widzą, głusi słyszą, wie o co chodzi i koniec. Dlaczego tak jest? Przecież ten człowiek jest w jakimś grzechu. Na zdrowy rozum powinno być tak, że Bóg się powinien odwrócić plecami i pójść. Ale to tak nie działa niestety. No tak nie działa. On w sferze uzdrowienia, ten człowiek, rozumiesz, ma wszystkie kanały prawidłowo ustawione. I jest przeciek namaszczenia. Dlatego ja dzisiaj wiem jedną rzecz. Namaszczenie nie świadczy o owocu Ducha Świętego. Można być namaszczonym, a wcale nie wydawać prawidłowego owocu. I to z owocu ludzie się wytłumaczą przed Bogiem, a nie z namaszczenia. Wielu ludzi namaszczonych, jeżeli nie spokutuje ze swoich grzechów, jeżeli nie odwróci się od tych grzechów, to w pewnym momencie mogą odrzucić Jezusa w ogóle. Wiecie, o co chodzi? Mogą wejść w miejsce, z którego już nie będą mieli powrotu. Mogą umrzeć, tak jak ten zawodnik. Albo właśnie mogą umrzeć. I wielu właśnie tak poumierało. Jak było z Branheimem? Ci z was, którzy znają historię. Jeszcze żonę swoją wskrzesił, słuchajcie. Macie pojęcie? Mieli wypadek, jeszcze żonę wskrzesił, a na końcu umarł. Powali już numery nie z tej ziemi, wiecie o co chodzi. W takie zwiedzenie wpadł, a do końca uzdrawiał, wskrzeszał zmartwych człowieka. Bo w pewnych dziedzinach, rozumiesz, on był scalony. I teraz, żebyś mnie dobrze zrozumiał, ty masz dbać o swoją świętość i masz chodzić w świętości. To jest twój obowiązek i to jest twoje życie. Bo tak mamy chodzić przed Bogiem w świętości. Ale chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną rzecz. Żeby namaszczenie się uwalniało w twoim życiu, to pierwszą i podstawową rzeczą jest to, żebyś zrozumiał, rozumiesz, kim ty jesteś w Chrystusie. To jest podstawa. Podstawa. Kim ja jestem w Chrystusie? Bo tak naprawdę przy tym wszystkim, jeżeli my w pełni zrozumiemy, kim jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy w stanie też odeprzeć każdy grzech. Każdy grzech. Ja teraz usługiwałem takiemu małżeństwu, przyjechali do nas z końca Polski, ja im usługiwałem, to było małżeństwo, obydwoje wierzący ludzie. Naprawdę, wypełnieni duchem w służbie, obydwoje ludzie, wspaniali ludzie. Ale w ich małżeństwie coś zgasło. I koniec. I oni się nie rozwodzą w żadnej mierze, to nie o to chodzi. Ale u nich zgasło coś. Wiesz, jak jest ciężko żyć w takim małżeństwie? Obydwoje możecie być namaszczeni, obydwoje możecie służyć, tak? Ale każdy dzień jest trudnym dniem. Rozumiesz? Możecie razem służyć i do końca życia spać osobno. Możecie się nie kłócić i być dla siebie uprzejmymi, tak? Ale nigdy już się nie trzymać za rękę, aż do pójścia do nieba. I to nie jest Boży wzorzec. Ci ludzie przyjechali, bo było im ciężko i było im źle. Ja im powiedziałem, co oni mają robić. Jak zacząłem ich uczyć, w jaki sposób oni mogą ugodzić duszę swoją. Ja wiedziałem, że jeżeli oni zobaczą, że są istotami niebiańskimi, to oni wezmą autorytet nad swoimi duszami. Ja wiedziałem, że oni są w stanie, bo ja znam te rzeczy, oni są w stanie nagiąć dusze swoje do miłości ludzkiej. Znam takiego pastora. Byliśmy u niego na usłudze, w ogóle przyjeżdżamy do niego do domu, bo tam się umówił i otwiera nam drzwi czarna kobieta, bardzo czarna. Ja mówię, pomyliłem cię. A on tam z tyłu, o, zapraszam, z czarnym dzieckiem. Weszliśmy do środka, opowiada mi historię. Historia wygląda w ten sposób. Ten kościół, w którym on teraz jest pastorem, założył pewien Afrykańczyk. Ten Afrykańczyk potem powiedział do niego tak, chciałbym, żebyś był moim pomocnikiem. I on był zastępczym pastorem, drugim pastorem. I on kiedyś do niego powiedział, ten Afrykańczyk, słuchaj przyjacielu, dzisiaj przylatuję z Nigerii, bo to Nigeryjczycy, czyli bardzo czarni ludzie. Przylatuje moja żona, moja córka i ktoś tam jeszcze. Chciałbym, żebyś odebrał z lotniska. A on w tym czasie modlił się o żonę, ten człowiek.
I on pojechał na to lotnisko i wysiadła jego żona, tego pastora, i wysiadła córka, bardzo czarna. I Bóg do niego mówi. No bo to jest żona twoja, to się modliłeś. Popatrzył na tą kobietę. Ona... I on powiedział, bo on bardzo szczery człowiek. Mówi, panie... Ja nie taką żonę chciałem. Ja nie mówię, że ja do niej nic nie czuję. On w ogóle miał złe myślenie, zaraz zobaczycie, jaka była historia. Ale ona mi się nawet nie podoba. I wiecie, to tak ładnie brzmi w takich starodawnych świadectwach, że tam się... Że tam żonę taką pan znalazł, wiesz, to ja takie różne słyszałem świadectwa, myślę, że połowa jest zmyślona, to jest tak, żeby było ładnie, że tam to taka miłość tam powstała, to takie enigmatyczne, bajkowe jest, nie? A on po prostu stał przed Bogiem i mówi, Boże, no, jak to, nie, to nie może być moja żona, ja jej nie kocham. I mówił o tej miłości, bo małżeństwo to nie jest tylko ta miłość agape, to nie jest też tylko ta miłość fileo, a przyjacielska, ale to jest ta, też ta miłość bardzo intymna. Ta też jakiś jest romantyzm w tym wszystkim. To nieprawda, że to chrześcijaństwo jest takie suche. To jest nieprawda, to jest nieprawdziwe. Bo jak ja czytam pieśń nad pieśniami, rozumiesz, że taki Bóg w ogóle nie jest. Bóg jest piękny, Bóg jest romantyczny, Bóg jest pełen. Jest ta miłość poświęcająca, ale ta miłość też ma wymiar przyjacielski, ale ta miłość też ma wymiar ten intymny, jeżeli chodzi o męża i żonę. Jest napisane w przypowieściach Salomona, żeby się cieszyć piersiami swojej żony. No jak się cieszyć piersiami, jak jej się twarz nie podoba nawet? Rozumiesz? Nie? To co on tam pierze? Twarz! Rozumiesz? Facet totalnie wie. I on szczerze mówi, panie, no mówi, no ja! A Bóg mówi, zostaw to mi. Ty trwaj w wierze. Ja ci nie każę się na nią rzucić i wiesz, ty być moja baba. Tylko ty po prostu trwaj w wierze. Ja się zajmę tym. I wiecie co? Bóg... Bo on na to pozwolił, bo on rozumiał, że jest niebiańską istotą, on wiedział, że jest duchem. I on zaczął pozwalać Bogu, żeby Bóg pracował w jego duszy. Wiesz co, jak masz świadomość, że jesteś niebiańską istotą, rozumiesz? To Bóg zaczyna mieć możliwości pracy. Zaznaczam, dopiero twoja świadomość, że jesteś z nieba, pozwala, podkreślam słowo, pozwala Bogu działać w twojej duszy. I on zaczął z miesiąca na miesiąc zakochiwać się w tej dziewczynie. I oni dzisiaj są przecudownym małżeństwem. I tamten pastor odszedł już do Pana i on teraz prowadzi razem z nią ten kościół. Rozumiesz? I oni są bardzo szczęśliwi. I to jest piękne. Powstało coś z niczego, ale Bóg jest fachowcem do tego, aby powstawało coś z niczego. I ja temu małżeństwu też mówiłem, możecie nagiąć wasze dusze tak, poddać je tak Panu, że się w sobie zakochacie. To jest możliwe. To jest możliwe. To jest możliwe! Jeżeli wy się zgodzicie z Bogiem, to wy się zakochacie. Możecie być dla siebie szaleni jak nastolatkowie. To jest możliwe. Bo można nagąć tak duszę swoją. Ja ich nauczyłem tego. Ja im powiedziałem teraz tylko, jedźcie proszę i róbcie to. Określone rzeczy mówcie, w określony sposób wierzcie. Tak? Rozumiesz? W ten sposób. Bo kiedy ty jesteś świadomy, kim jesteś, zaczyna się do ciebie przyznawać Bóg. Bóg ma wtedy możliwość działania. On mówi, aha, mój chłopak, moja dziewczyna, zorientowali się, na czym stoją, zorientowali się, kim są, to ja mogę przez nich uwolnić moje namaszczenie. Mogę moje namaszczenie uwolnić. Mogę uwolnić moje namaszczenie. I to są takie podstawowe rzeczy. Natomiast... Tak naprawdę jeszcze jedną rzecz wam pokażę z tej Ewangelii Jana, 9 rozdział, 21 werset. Jest napisane, lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiem. I tutaj widzimy opowieść o człowieku, który był niewidomy i Jezus go uzdrowił. I pytali faryzeusze rodziców, jakim sposobem on widzi. I oni odpowiadają, jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy. Jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. Wiesz, o co tu chodzi tutaj? Że samoświadomość, czyli świadomość tego, kim jesteś w Chrystusie, tak? Świadczy o twojej dojrzałości. Dorośli, czyli dojrzali chrześcijanie, są w 100% pewni, kim są w Chrystusie. To świadczy o dorosłych ludziach, w duchu, dorosłych w duchu. Bo dziecko w duchu, to ono nie wie, czy ono jest takie, czy ono jest takie.
Ono się cały czas miota jeszcze. Ziemia, niebo. Upadłem, oczy, Pan mnie jeszcze kocha. Wiesz, o co chodzi? Co mam zrobić? A miotaj się w krwi, Jezusa, wstań i biegnij dalej. Jak to, czy Pan mnie kocha? Umarł za twoje grzechy. On cię kochał, jak byłeś bydlakiem pierwszego rzędu. Tak? A ty się teraz pytasz o to? Dziecko się pyta. Rozumiesz? Dorosły się w ogóle nikogo nie pyta. Dorosły to wie, kim jest, wie, co się dzieje, idzie do przodu. Ja o większości różnych rzeczy to nigdy nikomu nie mówię. Nie mówię, dlatego że im zaczną mi doradzać, proszę cię, bo ja tak wiem, co trzeba zrobić i tak wiem, co trzeba zrobić. Oni doradzą. Ostatnio, jak mnie choroba zaatakowała, to z nikim nie rozmawiałem nawet o tej chorobie. Wiedziałem, jak się mam zachowywać, wiedziałem, że mam nie mówić o tym, wiedziałem, że mam po sobie nie pokazywać, rozumiesz? Kiedy nie mogłem już, jakby czułem taki ból straszny w klatce piersiowej, to szedłem do łazienki. Diabeł do mnie mówił, wyślij SMS-y do wstawienników, niech się modlą. Wiesz, o co chodzi? Ja myślałem, to Bóg do mnie mówi na początku, a potem to diabeł do mnie mówi. A ten cichy głos wewnątrz mnie mówił, po prostu trwaj w wierze. Trwaj w wierze. I trwałem. Ze 4 dni tak. Okay? I bawiłem się z córką, układałem puzzle i oddychałem. Takie krótkie odtesty drugie, mówię. Bo jak głęboko oddychałem, mnie bolało wszystko. Okay? Dawno nie płakałem z bólu, A trwałem, wiesz, ja wiedziałem, tak jak przylazło świństwo, tak odejdzie. I kiedy się kładłem spać, to ogłaszałem słowo, kiedy wstawałem rano, ogłaszałem słowo. Chodzi o to, żebyś zrozumiał, że twoja świadomość, określanie siebie, najpierw poznanie, a potem określanie siebie, ono jest świadectwem twojego dojrzewania, rozumiesz? I w zasadzie później pełnej dojrzałości. I ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest pewna rama. I pierwszą rzeczą, to są takie trzy punkty, na które musimy uważać, to są trzy zasadzki takie diabelskie. Zwróćcie do Rzymian, 11 rozdziale. 11 rozdziale, 25 wersecie. Jest napisane tak. Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania. Chcę wam, bracia, odsłonić tajemnicę. I tam dalej. Ale tutaj chodzi o ten pierwsza część. Żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania. Co to znaczy zbyt wysokie mniemanie o sobie? To znaczy coś więcej niż mówi o tobie Bóg. Wiesz, to znaczy wysokie. Ludzie zarzucają na przykład mi, że ja mam zbyt wysokie mniemanie o sobie. Ja mówię, nie mam zbyt wysokiego mniemania, tylko mówię o sobie tak, jak mówi Bóg. Ja nie uważam o sobie więcej niż mówi Bóg. Ja wiem, że to jest dla wielu ludzi religijnych szczególnie rażące, że zachowujesz się jak Bóg, z wyjątkiem bóstwa. Ja wiem, że to boli. No ale ja mówię, no ale tak jest, no tacy jesteśmy. Jesteśmy jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Albowiem napisano, mówię, bracia, bogami jesteście, gdyż bogami nazwano tych, których doszło Słowo Boże. Tak? No tak jest napisane w Biblii. A więc ja prezentuję z sobą postawy Chrystusa i to jest dobre. Natomiast jeżeli ludzie zaczynają robić więcej, myślą, że są na przykład kimś, ja czasami się przyglądam na różnych usługujących i tak sobie myślę, mówię, chyba jest pewna granica przechodzona. Mówię, przechodzą pewną granicę. I nie mówię nawet o tym nikomu, a za jakiś czas widzę, że oni przeszli tą granicę. Przeszli pewną granicę. Dlatego jest napisane, żeby nie myśleć o sobie, nie uważać siebie za kogoś większego, niż określił ciebie Bóg. Nie możesz uważać siebie za kogoś mniejszego, bo to jest złe. Ale nie możesz też myśleć, że jesteś kimś większym. Dlatego musisz bardzo dobrze poznać ze Słowa Bożego, kim ty jesteś. I nie uważać siebie za większego, rozumiesz? Ani za mniejszego. Właśnie się uważaj za takiego, jakiego określił ciebie Bóg. Ok? W ten sposób. Nie myśl sobie, że jesteś większy na przykład. W pewnym momencie na przykład przychodzi taki moment, kiedy charyzmatyk myśli, że już tak mocno stoi w duchu, że on nie potrzebuje ogłaszać Słowa Bożego nad sobą. To tak myśli na przykład. A po co? A potem się dziwi, choroba przyszła. O, tyle lat nie chorowałem. Mówię, bo Słowo ogłaszałeś, to nie chorowałeś. Bo cię Słowo chroniło, amen? Ja teraz rano wstaję, rozumiesz? I ja nakazuję, żeby żadna choroba nie dotykała mnie. To się bardzo rzadko coś przedrze do mojego życia. Ale ja wiem, że ja ogłaszać to muszę. Ja wiem, że ogłaszam ochronę krwi Jezusa wokół całego mojego domu. Ja wstaję rano i buduję w modlitwie wstawienniczej bastion. Tak? Ogłaszam ten bastion. Ustanawiam te rzeczy. Powołuję aniołów. Tak? Wysyłam Bożych aniołów w różne miejsca.
jakby cały czas dbam. Prawda? I dlatego dzieją się rzeczy. Albo ktoś sobie myśli, na przykład będzie, no po co się będę modlił, już się nie modlę, rozumiesz, o co chodzi? I ja już jestem taki mocny w duchu. No to zobaczymy. Za 3 tygodnie się wykoleisz. Co trzeba będzie cię reaktywować, reanimować. Tak? Albo ktoś mówi, no wiesz, ja już jestem taki w ogóle uświęcony, że ja tam do kościoła...